Nice. Dobry nacisk. Pago, kiedy kolejny film nakręcacie? Hobbit. Ty kurwa. Zobaczcie, jak ci tam odholuję do tego zoo. Dawaj Pago Kue, a nie w to GTA. Nie no, lecimy już na to GTA, by Kuba, byliśmy nastawieni, tak? Ale fajny meczek był, kurwa, powiem wam. Haha, Hobbit! Jebać, jebać dupę. Pantoflu. I tu co, no jebać też. Pokój się, Saju, bez kitu. Saju. Jebać frajerów. Saju. Słucham? No bo miałeś dzisiaj być. Na premierze Hobbita. Kurwa. Zapomniałeś. Nie no, GoCube plus 2, no kurwa. MHL. Ja bo muszę się na fizykę nauczyć. No ona jest tam fizyka. Janusz! Ta. Fizyka w gimnazjum to taka ciężka. Się robisz, to pochodzi ta fizyka. No. Bo granaty rzuca jak pizdoklesz, kurwa. Bobol VI. Będzie potrzebna na majorze za rok. Ej, słyszeliście, że tylko ciepli ludzie całują się po palcach? W pompę po całym. A zimni po czym? Nie całują się. Witam. Dzięki za 9 złotych powiedział. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dzięki za donate'a. Dużo zdrówka. Idę sobie w coś innego pograć. No, ale ty jesteś macek. Tak jak twoja wczorajsza płucka, że jesteś w Warszawie. No, to się wystawiłeś. No. Ty się wystawiłeś, nie mówiłeś nic, kurwa. Widzisz, że o 20 kurwa trzeciej, że jesteś w ogóle. Pytanie. Ci mówiłem gość cały dzień, coś gość cały dzień w Warszawie, kurwa i... Co jest na strasienaku sądzić? Zdrówka będzie, dzięki za donate'a tego. Napisz do jej zakaz, wpadał i miał sobie. No, wiesz co, tak właśnie jesteś. Jak już co do czego mówię, no że jadę do ciebie, adres podawaj. To ty wystawka. Chłopiec, wy jesteście trzeciej, kurwa. No. Śpi, kurwa. No ja miałem komentowałem do 20:40. No co? No. Byś się nie powiedział, bo był gotowy na dobra, ja wiem, takie. Co to ma być? Ty, co mi przyjeżdżasz? Co ty robisz, co, ty? Co to ma być? Na policję czekamy teraz. Co odpierdalasz? Auto kradniesz, mam to nagrane. Dawaj, 5000 i zapominam sprawie. Albo na psy dzwonię. Ale wszystko spokojnie. No, 5000 ja znikam, jesteśmy kwita. Auto twoje. Ściągam powoli. O ty kurwo jebana. No, widzisz, widzisz. Fajne masz oco, dzięki. O kurde. Ja tutaj pana zapraszam. Dobry. Zapraszam. Można? Proszę, proszę. Dobry. Ja mam wyjść, panie komendancie? Proszę pana. Ale ile ja tutaj was? Weźcie tego w tych gadkach. Tak, tak, tak. To... Panie w klapkach, pan zapraszam za mną. To kolega, to poczekaj, ja powyjaśnię to zaraz. Jestem. Chyba gorąco. Przepraszam, bo ja tu podużywany jestem. On nowy, ale... On przepraszam może... najmocniej. Dobrze. Bo mnie noga boli, coś mi... krew mi leci, wie pan. A, dobra, idę. Zapraszam po plasterek. To dajcie mu Neperdol Max czy coś. To pan ma plasterek dla mnie. Proszę tutaj, dobrze, za mną. Ja mam wyjść, czy mam słuchać? Zaraz na kryje plasterek. Czyli... Tak, wyjdź Ruda tutaj, porozmawiam dobra, z panem. Dobra. No ale tak, mówię, tak. No. Dobrze, to jakbyś miał obezwładnić kogoś, w jaki sposób byś to zrobił? Co byś powiedział, co byś do nich krzyknął? Powiedziałbym, stój, prywatna agencja detektywna Don Dupa Pongowski, proszę, dogra de Alfonso, proszę się zatrzymać, jest pan poszukiwany, wyciągnąłbym pistolet, no i wymierzyłbym w tego przeciwnika. Tak bym to zrobił. Dobrze, a co by pan zrobił po całym zdarzeniu? No, jeśli byłby poszukiwany, to na komendę bym go zawiózł, a jeśli byłaby to osoba podejrzana, no nie, tak jakby była podejrzana, to bym wezwał radiowóz na miejsce. I wtedy już dalsze czynności podjęłaby policja. Zawsze pan musi wezwać policję, jeśli tutaj przeprowadzacie areszt, tak? Bo jednak jeśli chodzi o zamykanie do więzienia, to my tu jesteśmy od zamykania ludzi w więzieniu. Mhm. Dobrze, proszę pana.
Tak, to jest to wszystko. No przyznam panu licencję na broń. Najważniejsze tutaj, wie pan, że może pan to użyć w obronie własnej, więc dobrze. Ja również będę musiał pana przeszukać. Ma pan przy sobie coś, czego nie powinien pan mieć? Czy ma pan coś, co mogłoby mnie skrzywdzić podczas przeszukania? Skrzywdzić? Nie. Dobrze, to tutaj szeroko nóżki. A na jakiej podstawie pan przeszukuje? Przecież ja nie podejrzewam. Każdego przeszukujemy, jest pan zatrzymany za posiadanie nielegalnej broni. Masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz, może i będzie użyte przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do adwokata. To jest broń napastnika, nie moja. Jakiego napastnika? Z parkingu! Jeżeli nie... On ją wsadził jak uciekał! Wsadził mi to broń! Wrobił mnie, to nie moja! Halo! Nie! To nie moje! Broni nie miałem w życiu! Jeżeli nie stać cię na adwokata... Oszukali mnie! Nie, nie... To są żarty. On mi to wsadził, jak ja byłem nieprzytomny. Tą broń. Dobra, kokaina? Też od niego ja w życiu nie miał. Jeżeli nie stać się na adwokata, możesz... zostanie on ci przydzielony z urzędu, czy zrobiłeś prawa, które tobie przeczytałem. Dalej nie przyznaję 10 lat, tylko no będziemy musieli ciebie przetransportować do więzienia. A jakbym sprzedał kogoś? Samochodem. Jakbyś sprzedał kogoś? Tak. To jest jakiś wyrok krótszy? Ale kogo chcesz sprzedać? Ziomków. Padne ziomki. Nie no, to my słuchamy, słuchaj. No, ja się... że nie, żartuję. Nie no, oni nic nie robią. Nie, 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 tak słuchaj. Sprawdzam. Dam ci 5 lat, wyślę cię ekspresem, dam ci 5000. W kartotece coś innego mniej więcej wpiszemy, jak mi... Dwa dni, nie? Dwa dni. Informacje. Tylko one... Wod, dzięki za te 10 dolarów. To twoja mina, gdyby myślałeś, że już masz klitencję bez syna. Śmiałem się, że to jest... Byłem ucieszony? No chodź. Chodź tu. No ho. Proszę pana, on mnie chce zaatakować. Pomocy. Kurwa, bije mnie. No i co? IQ 200. Co ty myślałeś? Że nie mam tu znajomości? Co teraz? Dobra, wydupcam z tego więzienia. Elo. Sayonara. Jest tam góral. Myślę, że to może być dobre. Ale nawet napisz na Twitterze, czy jadą. No napisał, że jedzie, kurwa, co jest teraz? Nie jedzie? Przepraszam. No i chuj po kasku mam, kurwa. I po okularach. Pójdziemy najpierw do sklepu z kaskami i pojedziemy. Powiedziemy, że dwa kursy. Przepraszam. Klamka z kieszeni. On tu jedzie, kurwa, 2 kilometry jestem. On tu, kurwa, jedzie z drugiego końca miasta chyba. Spytaj, czy to dobry parking na pewno. Nie oddałem kasy do banku. Nie, musimy zmienić plan, kurwa. Najpierw jedziemy do banku, oddaję kasę. Potem jedziemy po kaski, znaczy po kask dla mnie, i potem na wieś dopiero. Powiem, że 3 kursy może w chuj zarobić. Cicho, nie śmiej się. Ja pierdolę, ja nie wiedziałem, że takie napady są ciężkie, kurwa. Wchodziłem w ten biznes, to myślałem, że to będzie, kurwa, bułka z masłem. To nie jest takie, powiem, wszystko na ostatni guzik musi być opięte. Kurwa. Spytaj się na tym, że co z nim. Ty, a oni nie potem... Po tym Twitterze to mnie nie znajdą? Nie no, to po prostu, że tyle. Ale go odjebiemy na przykład. To będą mogli zobaczyć, wiesz, ale te dawne logi czy coś? Mordować nie będziemy. Nie, nie, Twitter chyba... Ale jak nie będziemy? Jak zobaczy moją mordę, kasku nie mam, to co? Sprzedam je. Nie zobaczy cię, bo nie będzie patrzył, nie zwróci uwagi. Aha. Chyba, że mu zagrozimy jakoś, że mu na przykład rodzinę odjebiemy czy coś, wiesz. Można, można. Jedzie, ty, jedzie. Jedzie. Chuj, przejechał. Kurwa, proszę cię napisz na to. No kurwa, no 2 kilometry, ile można jechać 2 kilometry? Co się dzieje?